für die AHJ-Stadt. Im Lager der auswärtigen Teilnehmer herrscht fröhliches Treiben. Mam rodzinę. Klęka i módl się. Już! Ojcze nasz, któryś jest w niebie święci. Tacie, tacie. Tacie nie drwi. Bądź wola twoja, tylko w niebie, tak na ziemi. Straty własne, dwie puszki farby i nos. Rozbity. Podobno ludzie chodzą do kina, żeby przeżyć gazowanie. Czyli, że co? Zapędzamy szkupą publikę. Niestety tak. Druhu komendancie, melduje wykonanie zadania. Flagi zerwane nasze wiszą. Brawo. Pomału włos, a dostalibyśmy z powem po kulce. Tym mamy się bronić? Mały sabotaż to nie akcja zbrojna. No jasne, szkopy mogą do nas chodzić. Chcesz sobie postrzelać? Co ja powiem po wojnie, że bawiłem się z Niemcami w podchody? Powiesz, że szare szeregi wychowały ludzi, którzy odbudują Polskę. Bez strzelania na ulicy. Ładna przemowa, sam taki pisałem. Rudy. Ty też chcesz sobie postrzelać? Jasne. Odważnie. Rozbroiłeś Niemców. Orsza. Przecież nie wolno. Czuwaj. Jacek Tabęcki zginął w Oświęcimiu, bo zerwał idiotyczny plakat. I złapał go policjant. Bezbronnego jak dziecko, bo nam nie wolno nosić broni. Gdybym miał pistolet zamiast w policjanta, wpadłby sobie w nogę. Ruch komendant cię za mną wysłał? Wiem, masz wątpliwości, też przez to przeszedłem. Mam coś dla ciebie. Zdobycz nam. Będziesz miał do swojej kolekcji. Swój człowiek. Szaj się. Co tu robi ten Czerek? Kolega. Jaryś mi co? Ma pieniądze.
Mam tyle. Co to jest? Ciula, co ze mnie robisz? Z to będę więcej, obiecuję. Kup się za to kalidorku na Wielkanoc. Taki stary Polak? Co? Chcecie sobie postrzelać? Ale? Chcecie? Do kogo? Może do mnie? A? Gówno wiecie, gnojki. I przyjdzie, jak będziesz miał pieniądze. Ale są bez niego. Tyrkaj mi stąd. I to już. No już! Robi mi się ziemniaczana gęba. Po wojnie nie dotknę ziemniaka. Po wojnie zaproszę was na homary. Tak? To znaczy kiedy? Słuchajcie, potrzebuję pieniędzy. Na co? Nie mogę powiedzieć. To na czarną godzinę. Haniu, jest czarna, najczarniejsza. Nie pozwól mu. Mama chciała, żebym to miała na ślubie. Wychodzisz za mąż? Tato! Spokojnie. Jeżeli nie powiesz na co... To dla Hani z okazji ślubu. A to zabieram. Zwariowałeś? Zbiórkę na armię mieliśmy w 39. Dość wtedy daliśmy. Tato, nigdy nie jest dość. Darf ich Sie mitnehmen? Jawohl! Ach, wieso lieblich zu schauen, sind all die lieblichen Frauen. Doch willst du einer vertrauen, dann Freundchen auf Sand wirst du bauen. Komm, trink! Nein, danke. Komm, trink! Nein, komm! Jaki ładunek elektryczny musi przepłynąć, żeby na elektrodach wydzieliły się wszystkie jony z roztworu zawierającego 2 mole chlorku żelaza i 2,5 mola chlorku miedzi? Tak. Mam pytanie z innej dziedziny, panie profesorze. Gdzie leżą Niemcy? Tak, znam to. Na wszystkich frontach. Na dzisiaj kończymy. Ten przyjaciel Hitlera obudzi się bez gaci przywiązany do ławki w parku. No, Rudy. Pokaż. Pokaż. O! P-38, Walter, 8 nabojów, 9 mm. Magazynek gorszy niż Parabellum. Za łatwo się wypina. Nie znosi brudu i słabej amunicji. Wynieś to z domu. Proszę. Ja pokażę mi to, cesarz. Mam za czas, na 10. Co pan? Teraz włóż. Czy gotowy? Poćwicz. Thank you.
twoja mama? Nie żyje. Moją też Niemcy rozstrzelali rok temu w Palmirach. Moja dostała wylew. Słyszę tango nocturno, tango sprzed Tyrola. Dostaniesz listę filmów, jakie chcę obejrzeć. Wtedy może pozwolę się zaprosić. Ale może wybiję ci ten pomysł z głowy. Zakład, że za pierwszym? O co? Dobra. Rudy Patron! Patron! Pomóż. Rudy. Jak kurczaki, 20 groszy od łebka. Wezmę 4. Ja się do harcerzy nie nadaję. A pan to jesteś frajer. Bo lepiej cicho siedzieć i przeżyć. Tak z nami już kopy robią. Teraz pan. Chude te kurczaki. Przecież one są okupacyjne, tato. Ty dlaczego nie, Janku? Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, tato. Dziękuję. To znaczy, że ja już od tej pory nie gotuję, tak? Zostać u mnie, jak się tata boi. O ciebie się boję, durnio, rozumiesz? O was. Polacy by chcieli, żeby niepodległość kosztowała 2 grosze i 2 krople krwi. Boże, znowu ten Piłsudski. Mamy urodziny. Siadajcie, bo wszystko styknie, dobrze? Proszę was. Może go jeszcze pocałuj. Teraz ty. Ale to swoją menażkę tak nie dbasz. Jest jej bezużyteczna. A jak pojedziemy na obóz? Chyba strzelecki. Dziewczyna ze sklepu? Zajęta. Co wie? Że chowamy bibułę. No, to się zdziwia, jak kupimy rozpraczy. Ciekawe za co? Spokojnie. Jak na wojnę. Wracamy. Chodźmy. Wracamy. Chodź. Feuer!
Niemedy! Halt! Kamienicy. Gołębiarz. Miał nawet 14 lat. Kto go pomyśli? My? Tak, ty. A gdyby ten grubas zamordował twoją matkę? Nie wiem. Janek, my nie zaczęliśmy tej wojny. Ale to nie jest rumenek, to jest mięta. Połóż się i nie marudź. Zośka, bo ja słyszałam, że wy potrzebujecie pieniędzy na duże zakupy. Ja rozmawiałam z rodziną, my możemy pomóc. Halu, umówmy się, że nie wiem, o czym mówisz. No, co takiego?
Poszedłem nakopać robaków na rybę. Oczywiście to był mój pomysł z tym robakiem. Ale ja poszedłem kopać i wbiłem saperkę. Oczywiście moją saperkę. Ale to nie jest ważne, czy twoją, czy nie twoją saperkę. Kiedy? Trzy minuty spóźnienia. Nie przesadzaj. Od tego może zależeć czyjeś życie, a ty masz w głowie amory. No nie mam na to czasu. Szkoda. Może by ci trochę ciśnienia zeszło. Chłopaki. Polski oddział rozwiązał się we wrześniu. Zakopali, żeby broń się nie dostała szkopał. Koniec, dzieci, nady. Broń zdajemy. Czekamy na decyzję Armii Krajowej. Czekaj, mamy. Dyrektor, pan major, Zeszka. Rudy, mój przyjaciel dowodzi chłopcem pełnie. Nebel, francuski rupieć. Zacina się słaba amunicja. Długie przeładowanie w walce ulicznej Dańczego. To w ogóle nie zgadnę. Chyba, że pojedziecie na front. Proszę, mówi, że jest was ponad 1000. Tak, 1300 w czterech chówcach. Świetnie. Dobra, broń na razie zostaje tutaj. Wyczyścić i zakonserwować. Ma czekać. Jesteście za to odpowiedzialni. Tak jest. Spocznij. O, nie podjęliśmy jeszcze decyzji, co z wami dalej, więc na razie robicie to, co dotąd. Jasne? Więcej odwagi, Rudy. W sumie z czterech drużyn 58 chłopaków. Ale mówiłeś, że masz ponad 100. 58 stawia się na rozkaz i brał udział w akcjach małego sabotażu. Reszta się jakoś wykruszyła. Wrócili do mamy i taty. Razem 241. Mało. Heli do twoi? Spokojnie, wezmę się za wszystkich. Dajcie mi tylko trochę czasu. Wojna się skończy, Heniu. Wojna to się dopiero zacznie. Wam się wydaje, że wojsko i konspiracja są dobre dla inteligencików. Tacy jak wy pierwsi uciekali w 39. Ojciec mi opowiada. Bez agitki socjalistą. Cholera. Matka mnie powiesi. Błońscy. A to nie macie szklanek jako ludzi? Jakich ludzi? Normalnych. Spokojnie, panowie. Razem... 345. Mówiłeś 1300. Jak teraz wyglądamy? Za tych, co zostali ręcze. Lepiej 300 sprawdzą. Tak, wiem, wiem. Dobra. Od teraz. Żadnych kontaktów, rozmów, namawiania. Armia Krajowa nie weźmie takiej zbieraniny. Dziękuję, druhowie. To wszystko. Czuwaj. 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 Kaput! Ile trafień? Wszystkie trzy! Dwa bebechy raz w jaja. Język, Paweł, język. Popraw nogi. Pozycję. Proszę. Wszystko w porządku? Tak. Który to? Sam wystrzelił. Przepraszam. Do stanowiska, pozycje, nogi, proszę. Możemy już wracać? Nie, każdy musi trafić. Popraw cel. Narwałeś? Rudy, proszę, popraw cel. Konie w plecy, chłopaki. Schneller! Schneller! Los! Los!
Jeszcze mnie zabija człowieka. Nie potrafię. Poczekasz, aż do ciebie strzeli? Nie wiem. Za mnie dużo myślałem, rozmawiałem z jednym jezuitą. Jego się trzymaj, nie jezuitą. Pod płaszczem łatwiej schowasz. No dobra. Ale tylko na trakcję. Nie uważaj na nią. Nie powinniśmy iść do Błońskich. A jak tam jest kocioł? Nie ma kotła. Zabieramy materiał konspiracyjny i wszystko, co ma wartość. A jak wrócą? Rudy, za ukrywanie Żydów się nie wraca. Nie chcę. Ale to są twoje inicjały. Albo Jerzego Bałwana. Nie, Jana Bytnara. Jerzy Bałwan. Jan Bytnar. Jerzy Bałwan. Czekam na ciebie. Muszą państwo mnie posłuchać. Nie możecie tędy przejść. Ale nie możecie tędy przejść. Dużo tego jeszcze. Oj, niech ta chwila. To też bierzemy. Szybko. Chowaj to. Złodziej, powinniście się wstydzić. A chcę sił zbrojnych. Proszę się odsunąć. Się po przysiędze. Jasne? Nie słyszę. Tak jest, panie majorze. Proponuję odebrać ze sobą dowództwo. Nie ma grup szturmowych bez Zośki. Zajęcie zaczyna się za tydzień. Musiałeś się nazywać. Wiem, jak się bronić. Dlaczego jesteś taki uparty? Bo mam rozum, którego tobie brakuje. Dzień dobry. Tak? To mi powiedz, za co zginął Paweł. Za wolną Polskę?
czy za srebrne łyżeczki. Szeregu frontem do mnie zbiórka. Baczność do przysięgi. Do przysięgi. Boga Wszechmogącego, przysięgam dziewczynę ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej stać na straży. Chłopcy bracik! Aufstehen, junger Mann. Bist du Deutsch? Die Gesetze des Generalgouvernements. Das genügt, um mich einen Galgen zu bringen. Du hast sicher von uns gehört. Man sagt, wir seien brutal. Das muss nicht so sein. Wir sind Polizisten und wir verstehen was von unserem Fach und wir müssen uns vor unseren Vorgesetzten rechtfertigen. Bist du ein gescheiter Junge? Sprichst Deutsch?
Das Dachat ein Bekannter bei mir. Vergessen. Frau, was ist du? Ein bisschen guter Wille genügt. Name und Adresse deines Bekannten? Wir haben zusammen Fußball gespielt. Fußballer? Torwart. Parulski, Zdzisław Parulski aus Radom. Entschuldigung, seine Adresse kenne ich nicht. Ich werde drei Fragen stellen, mein kleiner Fußballer. Von deinen Antworten hängt es ab, ob du heute noch hier rauskommst. Ich meine, als freier Mann. Du bist der Anführer der Scharische Legi, Pseudonym Stefan. Das stimmt doch, oder? Was ist Scharische Legi? Zweite Frage. Ist die Organisationsstruktur eurer Bande? Was? Letzte Frage. Wie kann man mit deinen Kollegen Kontakt aufnehmen? Die Namen. Letzte Chance. Jemand hat sie falsch informiert. Die Scharaschereggi sind eine Pfadfindergruppe, die vor dem Krieg existierte. Wir treffen uns schon seit der Abitur nicht mehr. Ich war Gruppenführer, nicht Anführer. Na gut, mein kleiner Pfadfinder. Danke. Bringe nicht um. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten co, obraził się, czy znowu pijamy? Się do dziadków. Zostaniesz u mnie. U nas. Thank you.
Ja, Stefan, wo willst du denn hin? Und du willst nach Hause? Nicht schön? Ist doch nicht schön von dir, Stefan. Pośpieszcie się, panowie. To nie wygląda na dostawę biżuterii. Spokojnie, spokojnie, panie Bakauer. Już kończymy, dobrze? Foto, Luda. Odbijemy go. Zaatakować Szucha? Gestapo przewozi więźniów na Pawiak i z powrotem. Dowiemy się o której. Zwaszka. Nie odbijali nawet delegata rządu. Orsza, ale to jest trudy. Zginie wielu ludzi. Niemcy będą się mścić na cywilach. Przedstawię plan akcji. Za 2 godziny. Nie przekażę tego do dyrektora. Zresztą nie ma go w Warszawie. Znajdź kontakt z dyrektorem. Przekaż mu, że odbijamy Rudego. Nic bez rozkazu. Jesteśmy wojskiem. Nie masz prawa do takiej decyzji. Mam. Entschuldigen Sie. Na komm, komm, Lula. Also, fangen wir mal an. Guten Tag. Mein Name ist Ewald Lange. Ich bin Rottenführer der SS und arbeite für das Reichssicherheitshauptamt. Das ist SS-Oberscharführer Schulz. Hubert Schulz. Jetzt du. Ich heiße Janek Bittner. Gut. Weiter. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Also, fangen wir nochmal an. Guten Tag, mein Name ist Ewald Lange, ich bin Rottenführer der SS und arbeite für das Reichssicherheitshauptamt. Das ist SS-Oberscharführer Hubert Schulz. Jetzt du. Ich heiße Jan Bittner und ich weiß nicht, warum ich hier bin. Entschuldigung, habe ich vollkommen vergessen, dir zu sagen. Ein Kumpel aus eurer Bande hat dich verpfiffen. Hennig. Ich kenne keinen Hennig. Bist du sicher? Mhm.
Das ist ein guter Junge. Der wird alles erzählen. Aber später. Wann? Später. Wenn alle konspirativen Wohnungen geräumt sind? Was glaubt ihr, wer wir sind? Idioten? Ist das Stefan? Dein Anführer? Ha? Wir wissen alles. Hast du das gehört? Du kennst mich. Aber ihr dich? Ist doch interessant, meinst du nicht? Jetzt, Stefan, begrüßt du Hennig. Sonst puste ich ihm das Hirn weg. Eins. Zwei. Cześć, Janik. Was ist du? Viel erzählt. Immer keine Schmerzen. Und ein Dutzend von deinen kleinen Pfadfindern haben wir hier bei uns. Das hängt von dir ab, was mit ihnen passiert. Der Galgen. Oder aber in Deutschland. Ich höre, Stefan. Wie viele seid ihr? Atakuje sekcja Budelki, potem Stany. Zabijamy SS-manów z obstawy i wszystkich Niemców na ulicy. Czy to jest jasne? I żadnych wahań. Jasne. Dobrze. Grupa Atak, ja dowodzę. Sekcja Budelki, dowódca Anoda. Sekcja Sten 1, Maciek. Sten 2, Słoń. Granaty, Alek. Duży oddział w centrum miasta. Słabo uzbrojony. To dajcie nam więcej broni. A transport dla Rudego? Dorożka. Chyba, że Jeremi zdąży załatwić auto. Dlaczego arsenał? Nie za blisko getta? Niemcy ściągną posiłki w kilka minut. Właśnie z powodu czasu. Wesoły musi wyjść z Szuka i zadzwonić. Więźniarka idzie niecałe pół godziny. Tyle mamy, żeby zająć pozycję. Kiedy? Dziś. Nie zdążycie się przygotować. Katują Rudego. To musi być dzisiaj. Orsza. Ty dowodzisz całą akcję. Posłuchajcie mnie. Moja przyjaźń z Rudym jest... Takie są zasady. Masz rację. Chirurg nie może operować w rodzinie. I nic nie robimy bez rozkazu. Czekamy na decyzję dyrektora. Wymarsz o 16 od jubilera. Und? Nichts. Stefan, langsam fange ich an, mich über dich zu ärgern. Du bist schmutzig. Hat er sich über die sanitären Anlagen beschwert? Nicht schriftlich. Ich werde dich waschen. Einverstanden?
Wer ist dein Kommandeur? Jacek Zabecki. Adresse? Ich wusste, dass du ein gescheiter Junge bist. Möchtest du rauchen? Pfadfinder rauchen nicht. Dieser Tabetzki, dieser Kommandeur von denen, ist vor 2 Jahren in Auschwitz verstorben. Was? Wohin? Erkennen Sie mich nicht. Ich bin vom Radar. Papiere. Ich bringe zum Bade. Papiere, bitte. Soll ich öffnen? Ja, geh schon. Die Ermittlungen ergaben, dass an der Spitze der Verbrecherorganisation Schade Shehevi SZARESZEREDI Jan Bittner steht. Komma, Pseudonym Stefan Punkt. Gefällt mir nicht. Schwarze Haare, kleine Brüste, irgendwie zu zart. Als unsere Hilde ist mir lieber. Aber die Wächter im Pavillon, die sind nicht so wählerisch. Die werden bestimmt schwach bei solchen kleinen, zarten Polen. Hat deine Schwester schon einen Kerl? Ha? Ich glaube, seit gestern hat sie gleich mehrere. Ha? Seine Verhaftung erlaubt es. Büttner mit Y. Scheiße! Nochmal, ja, bitte! Und deine Mutter? Wie lange hält die wohl im Konzentrationslager durch? 1 Monat? 3 Monate? Guten Tag. Ah, guten Tag. Komm rein. Was bringst du mir denn heute Feines? Nein, ich scheine nicht zu sein. Ah, das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Pistazie. Ja, das ist... Nein, jetzt mit Pistazie, das mag ich nicht. Hast du noch was anderes? Wie lange? Probieren Sie das. Sehr gerne. Wie lange? Nimm mir 2 Pakete. Na, 2? Oh, komm mal schon her. Ich bin gut. Jak? Pasują bardzo. Sehr schön. Zu schwer. Zu schwer? Ja, oczywiście. To najlepsze, te najlepsze. To wszystko, co mogę pani zaproponować. Ja, das ist es. Sehr schön. Getroffen. Stück mir nicht. Nie, to nie. To może tak. Das ist es. Nie. Danke. Dankeschön.
szczególnie. Te pierwsze, tak. Co pani zakładała przed chwilką? Wir sollten darauf zurückkommen. Sehr schön, sehr schön. Ich denke, das ist es. Ja. No, może, może. Wunderbar. Das ist sehr schön. Sehr schön. Bierzemy. Oczywiście. Zwei Nasen. Bitte schön. Danke schön. Alles Gute, Herr Offizier. Danke. Idziemy. O, szokoladę, kupa. Szokoladę? Kupa dyzel. Ja schenke das Haus aus. Das ist für ihn. Empfehle mich für die Zukunft. Danke, danke. Powiedz chłopakom, że Rudego nie ma w więźniarce. Co jest? Rudego nie ma w więźniarce. Jak to? Odwołuję akcję. Thank you.
przekazać, że matka i siostra pana są bezpieczne. Rozumie pan? Proszę mnie dać. Dłużej nie trzymam. Ja nie mogę. Er muss bis morgen wieder fit sein. Oni kręcą. Oszukują mnie. Kto? Tadeusz, rozmawiaj ze mną. Przebywamy tutaj razem? Ładne gniazdko. Nikt nie przeszkadza. To pomyśl. Pomyśl, gdzie teraz jest Janek i co z nim robią. On by cię tak nie zostawił. Poczekaj. Poczekaj! Zwariowałaś? Marty tam jest i tylko dwóch szkopów. I dwóch w szoferce. Uspokój się, Zośka. Tak nie pomożesz Rudemu, Zośka, do cholery! Niemki noszą czarne majtki. No, bo obowiązuje zarządzenie o zaciemnieniu miejsc rozrywkowych. Słoniu, Słoniu, wystarczy już. Kurde! Ej! Szanowni, chłopaki, ciszej, dobra? Nie ma dyrektora, nie ma rozkazu. Robiliśmy akcję, nie czekając na rozkazy.
Mały sabotaż, rozbrajanie może by stać. Trzeba poprosić o zgodę! Siadaj. Jesteśmy wojskiem. Oddziałem dyspozycyjnym Armii Krajowej. Siadaj! Nasz kontakt przekazał Rudemu, że jego matka i siostra są bezpieczne. I co? To wszystko? Podajcie mu jeszcze cyjanek. Zuśka. Samowola oznacza sąd wojskowy. I pamiętaj, że Stena nigdy nie trzymamy za magazynek, tak? Ta część się nagrzewa, tego też nie ruszasz. Dobra. I tutaj, suwadło. Mhm. Nie dotykasz tego, bo ci powcina paluchy, tak? Nie zgodzili się? Biorą nas na czas. Nie mamy czasu. Wiecie, co to oznacza. Potem tak. Stehen bleiben. Los. Geh. Nein, das funktioniert so nicht. Natürlich funktioniert das. Wirst schon sehen. Wie lange willst du noch fortan? Hast du einen besseren Vorschlag? Lass mich doch einfach mal machen. Bitte, herein! Ja, dann bitte, bitte, mach. Herr Oberleutnant, Sie schulden mir noch was. Was? Für die letzte Lieferung. Treibst du dich hier nicht ein bisschen zu oft herum? Das ist meine Arbeit. Herr Oberleutnant. Arbeit. Ich schon höre. Arbeit. Was hältst du von diesen Banditen, die in seinen Rücken schießen? Der Krieg ist nicht gut für den Handel mit Süßwaren. Verschwinde. Will ich hier nie mehr sehen. Schade. Raus! Weißt du, ich bin müde. Aber ich hab dich ins Herz geschlossen. Du hast Charakter. Geschlagen wird jetzt nicht mehr. Das hat doch alles keinen Sinn. Du wirst jetzt ins Krankenhaus und da werden sie dich wieder auf die Beine bringen. Pass mal auf. Schließen einen Vertrag. Du gibst mir einen Namen. Einen Kontakt. Ein. Der Schadische Reh geht zu Amir Krajow. Und dafür gebe ich dir mein Wort, dass wir denjenigen nicht sofort verhaften werden. Wir organisieren deine Flucht. Ganz unverdächtig. Und nach einer gewissen Zeit werden wir dieser Person einen Besuch abstatten. So wie von einer anderen Insel. So sagt er das doch, oder? Keiner wird dich verdächtigen. Und du bist frei. Na? Was hältst du davon? Ja, der Kontakt. Ja. Josef Goebbels. Wenn du den Krieg überlebst, wirst du ein Held sein. Panie Władysławie. Mam dziś ważną sprawę na mieście. Auf Wiedersehen. Schokolade. Yeah.
niebieski, a nie uważa, że on za mały, wie? A to może tamtego niebieskiego, o, tego. A ten? No, ten jest. Ten jest bardzo ładny, prawda? No, tak. A tamten z powodu? Wołujemy. Nie posłuchają. Bitte, nur ausnahmsweise. Ja, bitte. Mój brat pojechał do szpitala. Co tu robisz? Zjeżdżaj stąd. Dzień dobry. Co się stało? No pech, no. Cały czas się psuje na samochód, kurczę. Proszę bardzo, z gaźnikiem mam. Tutaj się bierze. Niech pan rzuci okiem, może. Siadę. Wyjechał 5 minut temu. No próbuj jeszcze raz. Próbuję. Poczekaj, poczekaj. Uciekaj! Słuchaj, Maciek, z strony!
się dzieje? Nie wiem. Zacięło się! Trzymaj! Tego to mało rosło. Musisz nabrać sił. Ale nie z głębi. Nie. Mamusiu. Mamusiu, jest lekarz. Chodź. Przepraszam Państwa. Stan jest krytyczny. Panie profesorze, Janek musi jechać do szpitala.
Pan mnie nie zrozumiał. On... To pan mnie nie zrozumiał. Proszę. Postaram się. Rattenführer Lange i Oberscharführer Schulz wiedzą o szarych szeregach, że jesteśmy w armii krajowej. Uważają mnie za dowódcę. O pseudonimie Stefan. Wystarczy. Podałeś jakieś nazwiska? Adresy? Tak, i w nagrodę go bili. Spokojnie, zyskasz jeszcze chwilę. Tylko nieżyjących. Szukają oficera Armii Krajowej, który jest odpowiedzialny za szare szeregi. Pana. Nie znają nazwiska ani pseudonimu. Może pan spać spokojnie. Ej, dwóch drużynowe, co jest? Twardzi jesteśmy, nie pękamy. Kamienie. No. Niech żywi nie tracą nadziei. Kiedy trzeba, a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Odpowiedź była bohaterska, tak. Zdychałem jak zbity pies. Uspokój się. Uspokój się. Panie profesorze, teraz wszystko w pana rękach. Poczekamy, ile będzie trzeba. Siostro, stetoskop. Już nie musicie czekać. Chodź, chodź.
Nie. Posiedzisz ze mną. Jak dowódca mojego syna. Zrób herbatę. Podaj ciasteczka. Upiekłam na powrót Janka. Chodź. Siadaj. Patrz. O. To lubię najbardziej. Z Monią. Spokojnie, Tadziu. Tyle razy mówiłam, zrób coś z tą czupryną. Ty nie musiał skinąć. Najpierw mnie. Dobrze? Wiesz, dlaczego nie było alarmu po aresztowaniu Hanika? Bo Hanik jest z Pragi. Nie z naszego towarzystwa. Zlekceważyliśmy go zniknięcia, rozumiesz?
Bawiłaś się z chłopakami? Nie. Spadłem z huśtawki. Coś dla ciebie. Magazynek jest pełny, 8 naboi. Zabijesz ich. Kogo? Tych, co go katowali. Monia, to nie jest takie proste. Najpierw musi być sąd, a potem wyrok, tak? Dobrze. Dobrze? Ja zabiję. No daj mi ten pistolet. Ja to zrobię. Nie. Oddaj. Oddaj, proszę cię. Mogliśmy go odbić pierwszego dnia. Żyłby. Albo i nie. Jak Alek i Buzdydan. Ofiary obciążają moje sumienie, nie panów. A Rudego zabił brak decyzji. Gestapo zakatowało Jan Kapuńskiego. Jego nie chciałeś odbijać? Rudy był wyjątkowym człowiekiem, komendantem Chówca. Wszyscy byliśmy gotowi za niego zginąć. A Hubert? Zostawiliście go po akcji. Jest na szucha. Może jeszcze żyje. A pozwoli pan go odbić? Czy też będziemy czekać 100 lat na decyzję? Macie za mało broni i wyszkolenia. Poza tym zabrakło wam zwyczajnie odwagi. Słucham? Dwóch SS-manów trzymało was w szachu przez 10 minut. W środku miasta. Mieliście szczęście, że nie pojawił się batalion żandarmerii i SS. Dziwisz się, że nie chcieliśmy się zgodzić? To znaczy, że... Był pan w Warszawie cały czas. Był pan? Zapytaj ojca, co sądzi o całej tej sprawie. A co ma z tym wspólnego mój ojciec? Nic. Ojciec wiedział o przygotowaniach do akcji. No ale odtąd Szare Szeregi i ty wykonujecie wyłącznie rozkazy Armii Krajowej. Wyłącznie. Czy to jest jasne? Podchorąży Zośka? Tak, jasne. Podchorąży Rudy otrzymał krzyż Legii Militarii. Ku chwale ojczyzny. Coś ty powiedział? Powiedziałem ku chwale ojczyzny. Co zrobiłeś w sprawie Rudego? Aniu, zostaw nas samych. Zadałem pytanie. Odpowiadam za materiały wybuchowe w Armii Krajowej. Za wasze miny kolejowe też. Prosiłeś o zatrzymanie akcji. Ja nie wydaję rozkazów. Pytano mnie o opinię. Obawiali się, że straty będą wysokie. Pozwoliłeś, żeby katowali Rudego przez tyle dni. Wymusiłeś tę akcję szantażem. K-
Kiedy mama dostała wylewu, kazałeś nam skupić się na nauce. O czym ty mówisz? Mama potrzebowała nas. Była bardzo samotna. Miała doskonałą opiekę. Już nigdy nie podejmiesz za mnie decyzji. Miała doskonałą opiekę. Żadnej. Meine Zeitung, bitte. Bitte. Papiere. Was soll das? Papiere. So wahnsinnig. Papiere. Name und Dienstnummer, bitte. Dienstnummer. Co to za akcja? Posterunek. Po co? Paru szkopów mniej. I ze 200 zakładników. Rozkaz to rozkaz. Przepraszam. To co? Za zwycięstwo. Masz wrócić. Rozumiesz? Co ty z tym złomem? Przyzwyczaiłem się. Ono do katowa okna.